Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 40. odcinku z Assassin's Creed'a Unity, klub Jakubinus. Mam nadzieję, że Paryż, 31 marca roku 1791. A więc co to będziemy mieli do roboty? Hundred armed noblemen, Honoré? If it weren't for General Lafayette... Enough! The room is fogged with your bluster! All hot air and no action! Here's a man with good news, I think. Arno, what did you learn from the silversmith? Poison. They're catching up. Germain made that pin, and others like it, for a man named Lafreniere. Sure. Certain. Grand Master de Lasserre spoke highly of his loyalty. Very well. I suppose the course is clear, Arno. Find Monsieur Lafreniere. I have done so already, Monsieur. He is no threat. What are you saying, Pispon? I had a lead on Lafreniere. I followed it, and I killed him. What the hell were you thinking? How dare you defy the creed? Next time you circumvent the council, I'll rip you a new arsehole! While this council admires your zeal, it is not your place to choose your own targets. You should have reported your findings to us. Forgive me, Mentor. I believed I had found the man who ordered Monsieur de Lasserre's murder. When I discovered further evidence that suggested he was about to strike at the Brotherhood in force, I took action. Believed? Suggested? I am no longer certain of Lafreniere's motivations. In his memories, I saw him writing the letter that would have warned Monsieur de Lasserre of his betrayal. When he spoke of his impending attack, he mentioned a club in the Marais, not one of our safe houses. What do you make of this? I cannot say. I would like to investigate further. I don't like this. The boy is a gifted assassin, but I fear he's obsessed with a private vendetta. Let another follow this lead. We don't have time. Whatever Lafreniere was planning, it happens tonight. He did ask permission this time, Guille. Nie stawiaj oporu. Go then, see what you can learn. But no more rash action. Yes, Mentor. Przycisnęli mu pasa. Ten mokos nawet już kurde rejże dostał ostrego, a ty czarny idź się wykąp. Powiedz, że brudny to jeszcze mu coś nie pasowało. Iść do Hotel de Beauva. Kurde, nie będę więcej już czytał tych francuskich nazw, bo mnie aż dziąsło potem boli. Arno, Godspeed. Czy dziąsło, chciałem powiedzieć podniebienie, ale mi się podupiło. Przepraszam. Poczekaj, przy okazji coś od ciebie kupię. Dziękuję. Mogę stąd wyjść. Ale na mnie się zrajdżowali, że zabiłem tego Lafreniere'a. Kurde. Idioci. Odcinek zrobię wam dłuższy za to. Wyrąbane. Będziecie mieli więcej oglądania. Bo jak misja, to misja. Co znowu? Kurde, kopa nie będzie. Jeszcze nie. 200 metrów do tego. Okej. Nie ma problemu. Biegniemy tam, nie? Tam mamy most. A w sumie dlaczego nie możemy sobie do wody wskoczyć? Ło. Uważaj. Kurde. Chcesz się zabić? No w sumie tutaj umie wskakiwać, to co to dla niego. Daleko jest ten hotel. W sumie taka groźna ta dzielnica. W sumie Mara. Marai. You sure you wanna do that?
Spieprzał. No i git, już im uciekłem w tej chwili. No i ładnie. Dwie interakcje zrobione za jednym zamachem. This is the place. What was Lafreniere so interested in? Get him upstairs, quickly. Cóż to jest za kolejny? A tam to kto? Latouche. Latouche. Old friend. You do get about, don't you? A to gnój. Co teraz? Idź, dobra, a jaki nasz kolejny cel? Znajdź Latouche, no znowu on. Zabójstwo z ukrycia. Snajperzy doprowadzeni do szału. Aha, zabójstwo z ukrycia. Okej, jeszcze nie wiemy co. O kurde. Dobra. Dobra. Wiemy co tu robić. On już jest doprowadzony do szału. Ale ma downa. Najpierw się muszę dobrze rozejrzeć. Gdzieś są na przykład jakieś skrytki, żeby się ukryć. Dobra, on tam dalej dostaje szału ostrego. O kurde, on... On mnie go chciał strzelić. A to gnoje. Zostawię go. Niech szaleje, chłopak. Jakim kurwa cudem mnie wykrył? Co za... Nie, nie ma mowy. No teraz to będzie grubo. O! Ty, jaki zabijaka! O, tam mamy Latoucha. Okej. Okay. Jeszcze brakuje zabójstw z ukrycia. A tamten się już zatruł na śmierć? Nie. Jakieś dziwnie dalej. Dobra, już się zatruł chłopak całkowicie. Okej, tylko teraz gdzie są te ukrycia? Odradzam, tu byś się w końcu. Kurde, nie wiem co ci człowieku nie pasuje. Nawet dwóch jest.
Fork them all! Stab them, please! Dobra. Już ci oszczędziłem bólu. Bo wiem, że to było bardzo, bardzo mocne. Tu widzę, mamy stuksiana. A czy tam nie ma na przykład kogoś do ubicia? Tutaj nie. Niestety, ale nie za bardzo. Trzeba dalej szukać. O, to chyba do mnie na TS-ie pisał. Ale to mniejsze chyba z tym. Póki co. O kurde. Już mamy z głowy, chociaż nie, jest jeszcze jeden, da powiedz. Dobra, teraz już mamy posprzątane. Należałoby się teraz jakoś porządnie dostać. Teraz widmowe ostrza się w tym wypadku przydadzą. Ładnie i sprawnie nam to idzie. Nie widzę tu żadnych po prostu problemów. Tylko teraz tak. Tam mamy bezpośrednio balkon. Okay. Jakieś sposoby co do dostania się tam? Fajnie by było, jakby się dało zniszczyć. Tak, teraz tu, skocz. No i git. O kurde. Teraz jak tu wskoczę? Coś mi się stanie? Tu mamy tych dwóch. A z tego ukrycie, dobra. Condemned to death those who were so sacrilegious as to undress before the image of the emperor. Once tyranny invented the crime of injured majesty, which were actions either indifferent or heroic. Who could have dared to think that it merited a punishment more gentle than death, wait, without rendering themselves guilty of the same crime? A little bit longer. No, ukryj się! Grandmaster was the most I trust the monstrous scene behind our research. Between ignorance, all the desperate, invented like it. The plan is still too sacred. And let's not forget that the man is still out there, so waiting to burn us down. Was what necessary that they were in blood, in fact? Tak nikt nie będzie podejrzewał, co tu się wydarzyło. Point them at a Templar conspiracy. They ask no questions. All right for the king. Predictable, aren't we? Come, we'll fish the captain and get started. Nie, chodź. Podejdź tu. O kurde, on tu idzie. On tu idzie. A to gnój. Aha, i teraz poszedł na górę. Ciekawe z tym na co. Kto do mnie napisał teraz?
kurde. Dobra, wyrąbane. You finished? Near enough. Now here's the thing. I can go on like this all day. Ja się dowiem, co do mnie napisał. You got an hour left in you? Two at the most. Ah, if I bring out the sharp. Tu misję jeszcze. So why not skip the end game and go directly to me? Tell me where it is, and all this can be over. Tak, to mamy dalej go śledzić. To jak, kurde? You're a smart man. Roy, clean up your mess, it's time. Be right there. O kurde, na to już schodzi. What? You heard the weasel boys? No co mam z nim zrobić? Sloppy. Someone might have seen. Who? My boys are watching the hole. Ten nie widział. Who? My boys are watching the whole place. They'll deal with any good Samaritans. They better. The Grandmaster won't be happy if the whole plan comes unraveled because of one dead peon. Oj, trochę chyba zabłądziłem za bardzo. Kurde, nie wykonałem tego, no trudno. Requires patience, my friend. If Paris must suffer a while longer so the world might be remade, then so be it. Why not just kill him and be done with it? One of my boys, a knife, a dark hallway. Easy peasy. We want a condemned man, Captain, not a martyr. Have patience. Respectfully, Grandmaster, patience is well and fine. But the longer we wait, the greater the chance of discovery. Well, the assassins already found Siver and the Wadetun. Oh, Siver and Loire already served their purpose. Their destruction, while inconvenient, is no obstacle. And the assassins have already proved useful when properly led. What about the Delisseur brat? She could be dangerous if she manages to rally the old guard. That situation will be resolved. How so? Mademoiselle Delisseur will soon be on her way to l'Hôtel Voisin, eager to speak with Monsieur Lafreniere. Sadly, Monsieur Lafreniere has nothing left to say. Please. A to brudna suka. Clever, Grandmaster. But you've had your crush with the assassins as well. Teraz mam z tym uciec. Respectfully, you won't always be so lucky. Quite right. I shall leave the execution of our work to you good, ladies and gentlemen. For my part, I shall retire to the sanctuary and wait a final fate. Will that satisfy you, Captain? I'll see the watch. Very well. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. Dobra, dobra. Nie pierdolcie. No i nie otworzę tego. Nie otworzyłem. Dobra, trzeba z nami walczyć. Innego wyboru nie widzę. Się będę z wami męczył. Seems we have a spy, boys. Find the spy. Don't let the spy escape. Jak ja mam uciec? Nie, to nie będzie. Wydaje mi się. Dwoili straże gnoje. Nieźle. Tylko jak to ma znaczenie? Wobec find the spy! Stop it! He's a royalist spy! Don't let the spy escape! What was that? No pass here! Jakie to było banalne. Nie ma.
Możecie mu powiedzieć, że już go nie ma. No i dobra, uciekamy, uciekamy. No, dajcie mi powalić tego złodzieja, no! Chodź tu, chodź, 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 chodź. Dobra. Gotowe. Udało się. Już kończymy odcinek. Nie udało nam się wszystkiego zrobić. To prawda. Ale może poprawię to jakoś poza odcinkiem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał 40 odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo! I... czekajcie. Jedność, nie? Jak myślicie, że 40 odcinków mówię jedność? No to jedność. Yo! You are ready to fight.